Dzień dobry. Witajcie w ten piękny niedzielny poranek. Przedstawię po kolei. To jest pieniek Stefan. Wczoraj się dowiedziałem. To jest prawy butlowa, a to jest lewy butlowa. Dobra, nie będę ukrywał, nagrywam tą recenzję drugi raz, bo nagrywałem ją wczoraj i była drętwa, nie będę chciał porównać. Dramaty ludzkie. Ale to kwestia chyba odzwyczajenia od kamery. Więc postaram się troszkę uporządkować tą recenzję i mam nadzieję, że będzie ciutę lepiej. Historia, nazwijmy to historia tysiąca jednej, nie nocy, dnia. Buty mają 3 lata. I zrobiły to, co największy kozak na osiedlu. Rozpruły się. Natomiast nie mam do nich o to pretensji, to jest pierwsza 3 lata. 3 lata non-stop. To są moje buty na co dzień. Ja nie mam tendencji do posiadania 100 par butów. Tak naprawdę mam użytkowo 3 pary butów. To są buty na co dzień, ponieważ... pracuję, głównie przemierzam się po jakichś budowach, serwisach, jakichś tam magazynów, cudów, wianków, no generalnie w elektryce, więc buty tego typu, no albo buty robocze, no wiadomo, że to wolę, tego typu są wygodniejsze. I nigdy w życiu nikt się do mnie nie przywalił, że nie mają certyfikacji, blachy na budowie i tak dalej, mam nadzieję, że kierownicy z budów mnie nie oglądają. Natomiast i zawsze wszystkim pasowały, nie? I są to moje buty na co dzień. Drugie mam klapki Karimora, znaczy sandały Karimora, które mogliście widzieć na moim Instagramie fotograficznym. Linki macie wszystkie w opisie do innych social mediów. I to są moje takie wakacyjne obuwie, czyli tam, gdzie wyjeżdżam, gdzie jest gorąco, gdzie od takich butów odpadłyby mi stopy, no to wtedy używam sandałów. I mam buty do takich wypadów pieszych, czy to są góry, czy to są, że tak powiem, niziny, bory, lasy i tak dalej, używam akusów, akutribut. I tyle, więcej butów nie używam. Znaczy, mam jakieś adaśki, które gdzieś leżą sobie w szafie i tyle, więcej nie mam. Za to z butów Lowat mam 3. parę. Natomiast to jest pierwsza para, którą zniszczyłem, użytkując je przez 3 lata. 2 pary zniszczyłem, bo jestem durniem. W jednych spaliłem w Izerach podeszwę, znaczy przygrzałem tak naprawdę i się podtopiła podeszwa, a w drugich przypaliłem język, bo suszyłem je przy ognisku, jakby ciutę za blisko. Buty Lowa noszę pewnie z 6 lat. I to jest moja 3. para. W zasadzie 4., bo raz mi się zdarzyło buty reklamować ze względu na szybkie wystąpienie uszkodzenia, które pojawiło się i tutaj, ale pojawiło się dopiero po 3 latach użytkowania. Więc raz rzeczywiście reklamowałem buty. Natomiast to też mam podejrzenie, że uszkodzenie, które pojawiło się w tych butach, które reklamowałem, mogło być trochę związane z niewłaściwą konserwacją tych butów, ale to wam powiem, jak będziemy rozmawiali o błędach przy użytkowaniu. Najpierw zaczniemy od konstrukcji. Przede wszystkim podeszwa, którą znajdziecie pod milionem nazw tak naprawdę. Prawdopodobnie dlatego, że Lowa zmieniło nazwę pomiędzy butami MK1, czyli pierwszą wersją Zephyrów. To są te buty, to jest pierwsza wersja, czyli MK1, one się nazywają. I potem wyszły MK2, które... w których to się troszeczkę zmieniło, ale w obu przypadkach jak gdyby konstrukcja podeszwy jest taka sama i w obu przypadkach może gdzieś tam na etapie produkcyjnym, a może to jest tylko chwyt marketingowy,
na temat, no to wiadomo, że o, w ogóle wymyśliliśmy jakiś super patent, to wam powiem przy wkładkach, bo to, ale wymyśliliśmy jakieś super patenty w ogóle i to nazwaliśmy konstrukcją. Poczekajcie, bo sobie screeny zrobiłem, to zaraz wam powiem. W Lowach Jedynkach to nazywali Lowa Cross, a w Lowach MK2 nazywają to X-Track Military. Co by to nie znaczyło? Zacznijmy sobie od podeszwy. Podeszwa składa się tak naprawdę z dwóch materiałów. Jakby ich nie nazwał, sama podeszwa to są mieszaniny jakichś kauczuków. Dość twarde, ale nie na tyle, żeby się jakoś tam bardzo kruszyły. Bardzo odporne na ścieranie. Zresztą zaraz wam opowiem jedną anegdotę a propos ścierania, bośmy wczoraj na ten temat rozmawiali. Odporne na pękanie. Piszą, że w ogóle to jest jakaś mieszanina gum, która ma zapobiegać ślizganiu się na mokrych i tłustych nawierzchniach. Cuda wianki, nie? Guzik, jak wejdziecie na zaolejoną powierzchnię, to nawet jakbyście, kurczę, byli w, nie wiem, w rakach, to się poślizgniecie, nie? Więc tak naprawdę to ciężko jak gdyby odnosić się do tych tam właśnie marketingowych chwytów. Natomiast na pewno ta podeszwa kauczukowa jest turbo odporna. Odporna jest na ścieranie, odporna jest na pękanie, odporna jest... Znaczy, ja sobie nie przypominam sytuacji, w której bym, nie wiem, na gwóźdź nadepnął, ale no niczym tej podeszwy nie przebiłem, tak? Jest twarda i wbrew pozorom nie jest jakaś tam super elastyczna, nie? Pomimo, że no to nie... Znaczy, to są niemieckie buty, ale tak nie do końca ta niemiecka szkoła, że w ogóle tak jakbyście narciarskie buty nałożyli na siebie, nie? I druga część podeszwy to są te wszystkie tutaj... Znaczy, to widać, nie? Na konstrukcji. Jedna podeszwa łączy się z drugą i ta druga stanowi właśnie ten futurystyczny wygląd tych butów, te nalanie na czubkach, czy tutaj obejmowanie pięty. I ta część podeszwy jest zrobiona z dość twardej, ale jednak wystarczy palcem nacisnąć to ustępującej i to są jakieś, jak patrzę po wyglądzie tego i po zachowaniu przy użytkowaniu i przy ścieraniu, takim delikatnym, bo to się, nie to, że tam powiedzmy starło się, nie wiem, 5 mm, ale zaczęły wychodzić takie, jakby były gdzieś tu w środku bąbelki powietrza i prawdopodobnie to są jakieś mieszaniny różnego rodzaju poliuretanów, które są formowane właśnie poprzez wtryśnięcie poliuretanów do formy. One wtedy jak dostają powietrza, one pęcznieją. Wiecie, znaczy pewnie część z was wie, jak się na przykład pianki poliuretanowe zachowują, ale nie wiem, czy ktokolwiek z was miał styczność na przykład z takimi tak zwanymi klejami poliuretanowymi do uszczelnień. Dosłownie po zastygnięciu, pomimo tego, że kolor jest inny, to one tak trochę właśnie przypominają tą podeszwę. To jest taka, one się robią gumowe, nigdy nie twardnieją w 100%, ustępują pod palcem i tak troszkę się zachowują jak taka super twarda gąbka. I ta podeszwa jest podobna. To, co wystaje z podeszwy, czyli reszta butów, zwane cholewką, dobrze mówię? To jest połączenie i tu zaczynają się znowu dyskusje. Jedni piszą, że to jest skóra welurowa, o której specjalista od skór, który jeszcze tam gnije w hamaku, nie słyszał nigdy w życiu. Drudzy twierdzą, że to jest nubuk, a trzeci twierdzą, że to jest zamsz. Zdradzę wam pewien sekret. Podobno nubuk od zamszu czymś się różni. Tak słyszałem od specjalisty od skóry. No ale rzeczywiście jest to taka skóra mechata. To mówię, jedni nazywają welurową, drudzy prawdopodobnie zamszową skórą, bo nubuk mi się kojarzy z takimi rękawiczkami, to jest taka dosyć delikatna skóra, przynajmniej w jakimś tam moim skojarzeniu, może błędnym. I połączenie kordury, czyli cholewka buta, tak naprawdę składająca się z dwóch materiałów, poza taśmami takimi nylonowymi, które z jednej strony macie na zapiętku do wciągania butów, a drugie macie trzy pętelki zrobione do sznurówek i o tym sobie zaraz powiemy. Natomiast z zewnętrznej strony mamy trzy rodzaje materiałów, czyli te gumy, skóra,
kordura i te taśmy nylonowe, które można pominąć jako tam istotną część konstrukcji buta, natomiast też są bardzo wytrzymałe. Środek buta to jest wersja GTX i nie miałem tych butów w wersji bez Gore-Texu, więc nie wiem, jak się zachowuje wnętrze buta. Wersja z Gore-Texem, czekajcie, wyjmę jedną wkładkę. Coś tam się zalęgło. Dobra. Wersja z Gore-Texem jest Gore-Texem wyłożona poza samym spodem, czyli tu już, gdzie stopa stoi, tak? Czyli podeszwą, jest wyłożona cała i obszyta tak naprawdę tym Gore-Texem tylko w kilku miejscach, dlatego że Gore-Tex jest zszywany tu, gdzie się schodzi język, na zapiętku. Tam w głębi nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale z tego, co widzę, to tam już jest ten Gore-Tex wyprofilowany. Na pewno, co mogę stwierdzić z całą stanowczością, jest to materiał, ten Gore-Tex, który tu jest w środku, ta cała membrana jest bardzo, bardzo odporna na przetarcia. To znaczy, w związku z moim delikatnie wadliwym użytkowaniem tego buta, ja większość czasu te buty noszę, znaczy nosiłem, niezawiązane. Stąd na sznurówkach macie supełki, żeby po prostu nie przelatywały przez pętelki i żeby one takie rozszczepciane były. Ja w takich rozszczepcianych butach większość czasu przechodziłem i wiadomo, że jeżeli nie wiążecie butów, to ta stopa w bucie rusza się dużo intensywniej i dochodzi do przetarć. Dużo prościej jest poprzecierać materiał w środku. Więc tu w 100% się sprawdziło, jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę odporny materiał. Wkładki. Tu też oczywiście chłyt materki Dody, czyli wkładki są turbo, uber, bakteryjne, znaczy przeciwbakteryjne. Natomiast tak, oczywiście tak. Na wkładkach był taki materiał, który nie pamiętam ile czasu, ale też ponad rok schodził. No ale w końcu zszedł cały i została tylko ta wkładka. To jest taka jakaś pianka, która nie mam nowej, więc ciężko mi jest stwierdzić. Ona jest dobrze wyprofilowana do stopy, nie jest zbyt gruba, a od spodu jest wyłożona czymś, co przypomina filtr od tej strony. I podobno w ogóle jest super antybakteryjna i sprawi, że wasze stopy będą się czuły jak u tajskiej masażystki. No, ja nie odczułem dyskomfortu w ogóle użytkowania tych butów, więc nie mogę tutaj z tym dyskutować. Jeżeli chodzi o antybakteryjność, no to co byście nie zrobili w butach, to w momencie, kiedy zawilgotnieją wam raz, drugi, trzeci, to jakiej byście warstwy antybakteryjnych w butach nie mieli, no to ona zginie, tak? Jest na to kilka prostych sposobów. Ja sam korzystałem, bo miałem takie buty, kurczę, nie pamiętam nawet czyje, ale rzeczywiście jak dostały wilgoci, to w środku zaczynały walić przepotężnie. Mi się nie pocą stopy. Jestem w ogóle człowiekiem, który poci się dramatycznie. Od czubka głowy aż po koniec pleców. Natomiast stopy mi się nie pocą. Jak gdyby nawet jeżeli tam wilgotnieją mi skarpety, no bo wiadomo, że no nie ma ludzi, którym w ogóle... O, przepraszam, budzik. Nie ma ludzi, którym stopy w ogóle tam nie wytwarzają żadnej wilgoci, ale no jak gdyby nie pływam w butach. I teraz jest kilka sposobów, które ja wykorzystywałem. Jedno to jest kwas borny, który można właśnie wsypać na przykład pod taką wkładkę. Znaczy są dwie szkoły. Jedni wsypują kwas borny, zostawiają go na jakiś czas i potem jakby odkurzają ten but, a ja wsypywałem ten kwas borny pod wkładkę i nigdy w życiu mi stopa od tego nie odpadła. Druga metoda to są te psikacze takie z tlenkiem srebra. Tlenek srebra też bardzo dobrze zabija bakterie i jeżeli chodzi o utrzymanie takiego, powiedzmy, środowiska komfortowego w butach, mówimy właśnie rozwój bakterii i smrodu, nie? No bo to się jedno z drugim wiąże. Jak zaczyna gdzieś tam coś w środku sobie rosnąć, to zaczynają śmierdzieć. To te spraye z tlenkiem srebra też spoko dają radę. Nie używałem nigdy, wiem, że bardzo wielu ludzi używało na przykład płukania butów w wodzie z domieszką tych tabletek do uzdatniania wody. Ja tego nie próbowałem nigdy. Podobno też działa. Nie wiem, nie wypowiadam się na ten temat, bo mówię, bo nie próbowałem.
Poza tym, tak naprawdę, jeżeli chodzi o materiały wewnętrzne, wrzucę tą wkładkę z powrotem, jeżeli chodzi o materiały wewnętrzne, poza Gore-Texem i tą wkładką turbo antybakteryjną, tu na wywinięciu cholewki, na kawałku języka macie taką materiałową siateczkę. I ona też jest dosyć komfortowa, miękka i przyjemnie się użytkuje i jest bardzo, bardzo, bardzo odporna na wszelkiego rodzaju przetarcia. Oto i cała konstrukcja buta. But jest uszyty bardzo dobrze. But się sprawuje bardzo dobrze. Przez wszystkie lata użytkowania tego buta raz poczułem dyskomfort użytkując te buty, bo to moja wina. To znaczy, pierwsza pętelka od sznurówek jest dość daleko. W moim przypadku no to tak jest ciutkę za palcami. I zdarzyło mi się raz ściągnąć ją za mocno, pójść sobie w teren. Nie pamiętam, no to nie były długie trasy, powiedzmy 10 km, nie? I tak sobie załatwiłem małe palce u obu stóp. Po prostu ścisnąłem, nie? I po całym dniu chodzenia bolało bardzo. I nauczyłem się wiązać te buty, żeby ich właśnie tam nie ściskać. I to jedyny dyskomfort, który przez wszystkie lata w tych butach miałem. Gdzie buty uległy uszkodzeniom? Uszkodzeniom uległy tylko elementy skórzane. Puściły szwy bądź pękły. Jeżeli chodzi o uszkodzenia od zewnątrz do wewnątrz, to w jednym bucie zdarzyło się tak, że na zapiętku pękła skóra i to jest wina mojego użytkowania i w środku, na zapiętku, gdzie jest szyty Gore-Tex, po prostu puścił szew i ta dziura zrobiła się na wylot. Pozostałe uszkodzenia zewnętrzne nie miały istotnego wpływu na środek, poza tym, że oczywiście szczelność tego buta, znaczy but stracił szczelność, a był naprawdę turbo wodoszczelny. Wady użytkowania. Znaczy wszystkie uszkodzenia, które są na tym bucie, a są tylko i wyłącznie na elementach skórzanych, wynikają z błędnego użytkowania buta. Przede wszystkim, mając bardzo złe doświadczenia po impregnacji poprzednich zefirów Nikwaxem, unikałem tego środka przy tych butach, dlatego że miałem wrażenie, że tamte, jak impregnowałem, to w trybie ekspresowym ta skóra stwardniała. No i wiadomo, jak skóra stwardnieje, to cześć na razie. To znaczy, jak traci swoją wilgotność, traci swoją sprężystość, no to wiadomo, jak chodzicie, but pracuje, a skóra jak jest twarda, to puszczą miejsca, które będą najmniej odporne. Czyli albo tam, gdzie ta skóra się zagina, albo tam, gdzie są szwy. Prosta sprawa. I tych nie impregnowałem w ogóle. I mniej więcej 2 lata, ta impregnacja fabryczna, po 2 latach sprawiała, że te buty jeszcze były wodoszczelne. Bo pamiętam w zeszłym roku jeszcze, jak łaziłem po garażach na budowa bloku, nie? Garaże i były zalane wodą, tak mniej więcej na wysokość kostki. Do buty mają języki wszyte dość wysoko, więc naprawdę można było wejść w wodę, no mniej więcej na wysokość kostki, nie? To były, jeszcze trzymały, jeszcze nie puszczały wody do środka. Ale brak impregnacji skóry i brak w ogóle dbania o tą skórę, no sprawił, że stwardniała bardzo. Zresztą nie wiem, czy gdzie słychać. Teraz to ona już jest, to już jest kamień, nie? Więc do użytkowania już się, znaczy nie wiem, może można to przywrócić jakoś, no tylko, że już jak gdyby pęknięcia powstały, już tego się nie odwróci. Druga sprawa to, że butów nie wiązałem i to uszkodzenia z tyłu na zapiętkach, to jest ewidentnie wina niewiązania butów, takiego wkładania, wiecie, że wciskacie stopę, zaginacie ten zapiętek, nie? I to jak gdyby połączenie braku dbania o tą skórę plus sposób użytkowania sprawił, że załatwiłem te zapiętki. I sposób ich czyszczenia. To są moje buty codzienne, które spędzały większość czasu
ze mną w robocie, nie? Czyli jakieś budowy, niebudowy, albo gdzieś wlazłem w błoto po kostki, albo gdzieś na przykład kopnąłem worek cementu. Tak czy inaczej, no, buty były uwalone, a sposób ich czyszczenia był bardzo prosty. Zajeżdżałem na myjnię, podwieszałem je tam, gdzie się... Znaczy taką ręczną, nie? Na kerszera. Podwieszałem je tam, gdzie się wycieraczki, wiesz, a z kerszerem je myłem. I jedno co, to odstawiałem je po prostu do wyschnięcia w takie miejsce, gdzie nie były wyeksponowane na słońce i ani na kaloryfer ich nie odstawiałem, tylko czekałem, aż sobie wyschną takim naturalnym... Czekałem, aż wyschną z taką naturalną prędkością. Po prostu odparuje ta woda. I to też był błąd. Wiadomo, że po takim czyszczeniu butów każdorazowo należałoby tą skórę, zadbać o tą skórę, żeby ona właśnie nie traciła wilgotności, sprężystości. Natomiast mam przekonanie graniczące z pewnością, że dobicie tych butów to było koszenie w nich trawy. To znaczy, jak ktoś kosi kosą spalinową trawę, to wie, że generalnie po takim koszeniu, jak na przykład wykosi, nie wiem, 1000 metrów takiej trawy kwadratowych, to wygląda jak zielony ludzik. Od góry do dołu uwalony jest trawą i razem z butami, spodniami, ze wszystkim. I zamiast te buty czyścić od razu, to ja je w tej trawie zostawiałem. Jak trawa wyschła, to je po prostu otrzepywałem i ta trawa spadała. I prawdopodobnie takim gwoździem do trumny było to, że jak ta trawa schła, to ona wyciągała z tej skóry resztki wilgoci. Tak podejrzewam, no powiedzmy, że dałbym za to 90-95% pewności. A i tak pomimo tych błędów wytrzymały 3 lata. Nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Nie powiedziałem o konstrukcji samej cholewki, bo wczoraj to... jak gdyby nigdy na to jakoś tam bardzo nie zwracałem uwagi, dopiero przyszło mi do głowy, jak spojrzałem na pentagony, które teraz mam na nogach, że ta cholewka tu z tyłu jest taka podcięta w dół, tak na wysokość ścięgna Achillesa za piętą. I to podcięcie jest bardzo wygodne w użytkowaniu, dlatego że jak ruszacie stopą, pomimo tego, że but trzyma wam kostkę, jak go zawiążecie, trzyma wam kostkę, to podcięcie tutaj jest bardzo komfortowe w użytkowaniu. Właśnie nie naciska na ścięgna Achillesa, co nie wiem, w moim przypadku ma znaczenie, bo teraz mam pentagony i tu nie jest aż tak komfortowo, chociaż jest dobrze, ale to nie są lowy, nie? Teorie spiskowe. Wczoraj dokonaliśmy ostatecznego dowodu na to, że Ziemia jest płaska. Znaczy, wyjaśnił mi to kolega Marek. A polegało to na tym, że dokonując oględzin, dlatego że... kolejna rzecz, o której nie powiedziałem. Jestem paralitą. Koślawie buty w takim tempie, że koniec świata. To znaczy, na przykład nie mogę przymierzyć Adidasów w sklepie, dlatego że jak w nie wejdę, to są wykoślawione i muszę je kupić. Tych butów nie udało się wykoślawić, nie udało się... bo ja koślawię buty do środka. No, te stopy mam takie krzywe i one spadają mi do środka i wyglądam jak taka karyna w szpilkach, nie? Tych butów nie udało się wykrzywić. Nawet sprawdzaliśmy, czy stopień zużycia na przykład pięt jest wskazujący na to, że ja wyginam te stopy do środka i nie jest. Natomiast zauważyliśmy jedną dosyć istotną rzecz, nie wiem jak się przyjrzycie. To jest prawy but, tak dla niepoznaki. I na prawym bucie podeszwa jest starta bardziej. I to jest dowód na to, że Ziemia jest płaska. Dlatego, że podobno, to nie jest moje twierdzenie, podobno mamy jedną nogę wiodącą i na tej nodze szybciej zużywamy podeszwę. I dlatego w lesie, jak nie mamy orientacji w terenie, to robimy kółka. Gdzie tu dowód na płaskość Ziemi? Wszyscy opowiadają, że ponieważ Ziemia jest kulą, to jak wy startujecie w jednym miejscu i obejdziecie, to dojdziecie w to samo miejsce. A to jest guzik, prawda. Macie po prostu jedną nogę krzywą albo jedną nogę prowadzącą i nie robicie okręgu po ziemi, tylko po płaskiej ziemi robicie kółko i docieracie w to samo miejsce. I to jest dowód na to, że Ziemia jest płaska. Prawda? No. A tak poważnie, rzeczywiście, ponieważ no, po 3 latach można ewidentnie stwierdzić, że jeden but ścieram szybciej, drugi wolniej i podobno rzeczywiście jest to kwestia tak zwanej nogi tej prowadzącej, tej silniejszej. Podsumowując,
Szukam ludzi, którzy mają LoWy GTX MK2, czyli ten nowszy model. On się niewiele różni, różni się bieżnik na pewno na podeszwie, bo to oglądałem. Szukam ludzi, którzy użytkują te buty od pół roku do roku i mogą się wypowiedzieć na temat ich odporności i ich jakości wykonania, bo jestem ciekawy, czy LoWa nie zeszła z jakości wykonania swoich butów. Jeżeli LoWa nie zeszła z jakości wykonania swoich butów, to mogę Wam te buty polecić z całą odpowiedzialnością. Przeciorane przez 3 lata. Jakby była potrzeba przejścia w nich jeszcze 100 km, to na pewno wytrzymają pomimo tych pęknięć skóry. Wygodne, dobrze wykonane, solidne i pewne buty. O! Od cała recenzja. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które napiszą w komentarzu, mają te buty i napiszą w komentarzu, jak się sprawuje nowy model, dlatego że ja też bym sobie... Znaczy, teraz mam Pentagony, po Pentagonach będą HX-y. To też takie, powiedzmy, dezerty. O! Tego słowa mi wczoraj. Te buty się dezerty nazywały. Takie dezerty, ale to tak. Pentagona kupiłem, bo były dość tanie. Bo nie, chyba nawet nie kosztowały 300 zł. HX-y są trochę droższe, bo kosztują chyba między 400 a 500 zł. I będę chciał je przetestować, chociaż już widzę, że w wielu aspektach się do LoWów nie umywają, a szczególnie na przykład przy wygniataniu tej pianki podeszwowej. Ale to jest temat na inny materiał. I chciałbym wrócić do LoWów i chciałbym, żeby właśnie ktoś się wypowiedział, potwierdzając lub nie, że te buty nadal są takie solidne i że nadal można je spokojnie użytkować i można sobie zdanie dać, powiedzmy, rękę uciąć. Może nie, paznokcie, ale chodzi o to, że nadal są takie solidne. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję, że zmarnowaliście przed tym materiałem kupę czasu. Może Wam się do czegoś przyda. Do zobaczenia. A może to jest tylko jakiś chwyt marketingowy. Materkin Dodi. I z tym nie mam problemu, żeby wymówić.